Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Anna Milosz. Pracuję jako pielęgniarka w gabinecie leczenia ran, poradni chirurgicznej Powiatowego Szpitala w Mińsku Mazowieckim. Od wielu lat zajmuję się ranami trudno gojącymi się, przewlekłymi, w tym zespołem stopy cukrzycowej. O wrzodzenie cukrzycowe, o której dzisiaj będziemy mówić, to rana szczególna, która niezauważona, zlekceważona lub źle prowadzona w krótkim czasie może doprowadzić do zakażenia miejscowego, ogólnego, a nawet do zagrożenia życia. Bariery uniemożliwiające gojenie ran mogą być miejscowe i ogólne. I do gojenia każdej rany potrzebujemy zespołu interdyscyplinarnego i postępowania miejscowego leczenia każdej rany przewlekłej. Mamy strategię TAI, mamy higienę rany i mamy odciążenie miejsca z raną w stopie cukrzycowej. Opieka nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej to nie tylko zmiana opatrunku. Wszyscy, którzy zajmują się stopą cukrzycową, wiedzą doskonale o tym, jaki szereg czynności musimy wykonać, jak wyedukować pacjenta, żeby postęp gojenia był prawidłowy. Musimy nauczyć pacjenta, jak dbać o swoje stopy, samoopieki i samopielęgnacji. Musimy wyczulić go na pewne rzeczy, które mogą się pojawić i powinien zgłosić się od razu do lekarza. Musimy być w stałym kontakcie z pacjentem, najlepiej telefonicznym i zdjęciowym. Wyzwania w procesie gojenia ran, drodzy Państwo, jest ich szereg. Holistyczne spojrzenie na pacjenta, działanie zespołu wielodyscyplinarnego, leczenie choroby ogólnej, chorób współistniejących mają przynieść korzyści w wygojeniu rany przewlekłej. Bardzo często potrzebna jest pomoc psychologa, gdyż pacjent jest izolowany lub sam się izoluje, co doprowadza do depresji. Starsi ludzie, otyli, sami nie mogą wykonać higieny rany. U pacjenta zdjęcia po prawej stronie widzicie Państwo macerację skóry, a spod paznokcia wyjęłam 10 larw muchy domowej. Pacjent nie był w stanie sam umyć swoich nóg. Pacjent ze stopą neuropatyczną lał wodę z czajnika na stopę do umycia. Doszło do oparzenia, gojenie którego trwało 3 miesiące i nadal twierdził, że woda nie była gorąca. Więc pacjent nie miał żadnej wiedzy na temat powikłań cukrzycy. Zbyt ciasno zawiązany but. Pacjentka bardzo obciążona, z wieloma powikłaniami, dializowana 3 razy w tygodniu, miała 3 wiki, które prawdopodobnie przez dłuższy okres czasu były zawiązywane zbyt ciasno. Doszło do rogowicy grzbietu stopy, do rany, którą udało nam się wygoić, ale leczenie w zespole wielodyscyplinarnym trwało 7 miesięcy. Młody mężczyzna, 50-letni, obcisnął palec stopy i skórę pod paluchem w roboczym, budowlanym bucie. Kiedy zgłosił się na kolejną wizytę do nas, był już po amputacji palucha. Leczenie miejscowe trwało 6 tygodni. Radość niesamowita dla pacjenta, ale również i dla nas, że w tak krótkim czasie została wygojona rana, że dopasowaliśmy odpowiedni opatrunek do danej rany. Drodzy Państwo, mamy dużo opatrunków, ale jeżeli nie dopasujemy tego jednego, jedynego do tej rany, to może nam się nie udać wygojenie takiej rany. Radość niesamowita, ale okazało się, że przedwczesna. Wystarczyło tydzień czasu, żeby pacjent chodził w eleganckich butach ze zwężonymi noskami, gdzie doszło do niedokrwienia palców i miejsca z raną. Skończyło się to amputacją 4 palców, wystąpiły powikłania pooperacyjne, doszło do sepsy i uszkodzenia nerek, gdzie była konieczność dializowania pacjenta. Po 6 miesiącach udało się prawie wygoić ranę. Nie musiało do tego dojść. Stopa Charcot,
osteoartropatia Charcot, gdzie dochodzi do destrukcji chrząstek stawowych i nasad kości. Drodzy Państwo, tworzy się tak zwane rumowisko kostne. Siłą grawitacji kości opadają na spód stopy i charakterystyczne, co jest stopie Charcot, pojawia się takie uwypuklenie podeszwowej części stopy, często nazywane biegunem kołyski. I gdy pacjent chodzi na stopie, to bardzo szybko dojdzie do jakiegoś zranienia, skaleczenia czy powstania odcisku, który doprowadzi do konieczności amputacji, tak jak było u tego młodego człowieka, amputacja na poziomie podudzia. Punkty podparcia. Każdy pacjent, każda osoba chora na cukrzycę już na wstępie po wykryciu choroby powinna być poinformowana o punktach podparcia w stopie, gdzie szczególną uwagę musi zwrócić na te punkty, żeby nie doszło do powstania odcisku, bo z każdego odcisku może powstać rana, owrzodzenie i konieczność amputacji kończyny. Czy staramy się usunąć martwicę czarną suchą? Drodzy Państwo, wiemy, że nigdy nie usuwamy czarnej suchej martwicy u pacjentów, gdzie jest niedokrwienie. Jest krytyczne niedokrwienie, jeżeli byśmy to zrobili, to niestety bardzo, w bardzo krótkim czasie doszłoby do amputacji takiej kończyny. Najpierw działania chirurga naczyniowego, udrożnienie tętnic, a dopiero potem opracowanie rany. 50-letni mężczyzna, który zgłosił się na SOR z małą raną stopy. Zobaczcie Państwo, jak ta mała rana stopy wyglądała. Skończyło się to oczywiście amputacją na części stopy i było to w 2019 roku. Mamy 2020 rok, zdjęcie wykonane tydzień temu. Nadal ta rana nie jest zagojona. Oczywiście ona zmniejszyła swoje rozmiary. Była leczona terapią podciśnieniową, nawet był tu położony przeszczep skóry pośredniej grubości, ale niestety nie przyjął się i rana nadal goi się opatrunkami. Oczywiście współpraca z zespołem wielodyscyplinarnym w całym ciągu leczenia jest prowadzona. Drodzy Państwo, oddajemy w Wasze ręce algorytmy i wytyczne postępowania terapeutycznego w ranach trudno gojących się. Korzystajcie z tego, niech będzie to Waszym drogowskazem w opiece nad pacjentem z raną przewlekłą. Mamy różne źródła, z których możemy korzystać, aby jeszcze lepiej opiekować się naszymi pacjentami. Podsumowując, najważniejsze jest stałe dokształcanie się personelu medycznego, empatia i asertywność nas, pielęgniarek, lekarzy, edukacja i profilaktyka pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin, to jest bardzo ważne, stały kontakt i współpraca z pacjentem, zaufanie pacjenta do personelu medycznego, przestrzeganie zasad współpracy i wskazówek, dostęp do specjalistów w razie niepokoju. Jeśli nauczymy naszych pacjentów, jak mają dbać o siebie i jak radzić sobie ze swoimi problemami, że mogą na nas liczyć, to mam nadzieję, że zmniejszy się ilość amputacji z powodu owrzodzeń stopy cukrzycowej. Tak wygląda korytarz przed moim gabinetem. I proszę Państwa, chciałabym Was zachęcić do przeczytania artykułów, które ukazują się na stronie naszego ZOZ-u www.spzozmińskmazowiecki.pl. W zakładce dla pacjenta znajdziecie artykuły edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin. I w październikowym artykule, między innymi, bo tam jest dużo na temat zaleceń profilaktycznych, jak dbać o stopy, umieściłam apel do rodzin osób chorych na cukrzycę. Dlatego, że spotykamy się z takimi problemami, jak widać po prawej stronie na zdjęciu. 80-letnia kobieta ukrywała przed rodziną problem. Chodziła zawsze w czarnych rajstopach, nigdy na nic się nie skarżyła, a kiedy rodzina poczuła nieprzyjemny zapach w mieszkaniu swojej mamy, stwierdzili, co się stało, przyjechali do poradni, ale niestety nie udało nam się uratować kończyny tej pani. Więc rodziny muszą zaangażować się i tak samo z nami współpracować i dbać o swoich bliskich.
Drodzy Państwo, pielęgniarka musi w tym 2020 roku, kiedy pacjenci potrzebują nas szczególnie, naprawdę na każdym kroku jest to zauważalne. Są zagubieni. Porady telefoniczne, które odbywały się przez pewien czas w POZ-ach, no, zwiększyły nam liczbę pacjentów ze stopą cukrzycową. My pracowaliśmy cały czas i pracujemy nadal, przyjmujemy pacjentów. Drodzy Państwo, kończąc, dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że będzie jak najmniej stóp cukrzycowych i jak najmniej konieczności amputacji tych stóp u naszych pacjentów. Dziękuję bardzo za uwagę.